Paweł, jakiś taki zdenerwowany dzisiaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Sebastian Kowalczyk. Witam Was na kanale Sklep Wędkarski Zadzior. Zaraz pójdziemy, Pawła poszukamy, bo on też pewnie chciałby coś powiedzieć. Tak, moi drodzy, chcę coś powiedzieć. O, chcę coś powiedzieć. To powiedz. Poszukuję takiej przedłużki ręki, żeby ściągać z góry te tuby, te torby, wszystkie. Dzisiaj jeszcze tutaj była, gdzieś położyłem, nie wiem gdzie jest. Jak ktoś może się domyślać, niech podpowie. Przeszukam cały bo sklep. Trwa promocja na torby i na tuby, ale to akurat film jest na moim kanale, ale moi drodzy, tak przedłużając, to chciałem to już zrobić wcześniej. Chciałem stworzyć taki format, w którym byśmy odpowiadali na konkretne wasze pytania dotyczące sprzętu wędkarskiego. Czyli jedno pytanie, jedna odpowiedź. Nie zrobiłem tego u siebie na kanale, bo, no bo już i tak zdaję sobie sprawę, że ten format sklepowy, trochę ten mój kanał, można by powiedzieć, że tak zaśmiecił, bo wiele osób tu się tym strasznie spina. Ale na pewno Zadzior vlogi u mnie na kanale zostaną, ale tutaj właśnie będą takie paczki tematyczne o sprzęcie wędkarskim, które będziemy tworzyć właśnie na podstawie pytań od Was. Więc proszę bardzo, czekamy na te pytania, piszcie i będziemy się do konkretnych pytań odnosić. Tylko piszcie konkretnie, piszcie o co Wam dokładnie chodzi, abyśmy nie musieli się domyślać, bo jak nie, to Was towarzysz Gugała odpowiednio zhejtuje. I posypią się bany. Od góry do dołu. Bo on jest administratorem na tym kanale. Co... Pierwsza strzelba. Pierwsza strzelba, tak, tak, tak. Więc Paweł też tutaj będzie nagrywał materiały, jak, nie wiem, mnie nie będzie na przykład. Tak, wszystkie poradniki. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jak coś zawiązać, jak skomponować jakiś zestaw, jak, gdzie, w jakich warunkach, czym łowić ryby. Wszystkie pytania związane z wędkarstwem, jak również pytania natury obyczajowej. Osobistej, tak. To, bo chcesz powiedzieć na pytania związane ze mną. To może od razu zapowiedzieć, że Q&A zrobisz po prostu i tyle, tak, co nie? Wieczne Q&A, no wiesz, to no. Będzie Q&A ciągle. Tak, więc jest wesoło, mam nadzieję, że sobie tam live'ika oglądacie, bo wrzuciłem Wam w pętlę kilkadziesiąt filmów, no i one sobie lecą. To oczywiście taki zabieg marketingowy, aby troszeczkę ten kanał rozruszać po prostu. Tak, przy czym to nie będzie kanał tylko marketingowy, tam też będą pojawiały się filmy z ryb, z łowienia i tak dalej. Spokojnie, sezon wystartuje, weźmiemy się za... No dobra, słuchajcie, większość filmów z ryb i z łowienia to się będzie pokazywała u mnie, ale jak na przykład będzie jakiś konkretny fajny haul z jakąś konkretną przynętą, to będzie to też wpadać tutaj na kanał, aby wam pokazać konkretne rzeczy, o może w ten sposób, bo mnie to jest bardziej rozrywkowo. Ale tu zapowiada się, że tu też będzie... A to co, na poważnie? Tak, dzisiaj kręcimy, słuchaj, dzisiaj kręcimy film na poważnie. On L. Aha, to ten film na on. Zdradzić? Nie, nie zdradzę. Nie, to wam nie zdradzę. Niech będzie niespodzianka. To będzie, nie, się domyślają. Musicie być trochę zaskakiwani ogólnie przez nas i tak dalej. No, a ogólnie to mamy się wszyscy dobrze bawić na rybach. Sezon się zaczyna, pogoda piękna, robi się coraz cieplej. I to już jest... niewiasty zaczynają się rozłazić. Z tych kożuchów zimowych pokazują swoje piękne nóżki. Słoneczko świeci. Nie przeholuj, bo YouTube'a algorytm czuwa. Pójdzie banan. To może być, no. Zaraz pójdzie o molestowanie. Dobra, to nie molestujmy tutaj nikogo. Więc jeszcze raz, jak macie pytania, to się pytajcie, a my wam będziemy po Bożemu odpowiadać. Ale nie jutro, bo jutro jedziemy na ryby. Nara. I co, znalazłeś przedłużenie ręki? Wyczepiaczem pracuję. Wyczepiaczem? Do momentu odnalezienia się starej przedłużki będę pracował z wyczepiaczem. Czyli jak widzicie, wyczepiacze do przynęt można używać do wielu różnych, a czy inaczej, mają wiele różnych zastosowań. Na przykład możecie taki wyczepiacz kupić żonie, aby mogła poprawiać firanki i zasłony. Też się może przydać. Michał, ty też coś powiedz, o nowym kanale coś powiedz. O nowym kanale? No. A dziękuję, że was tak dużo. Kowalczyk, słucham. To opowiadaj coś. Ja będę. Dzień dobry. Paweł, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk, chudy. Jestem chudy i gruby. I co, szybko rośnie ten nasz kanałek. Bardzo szybko. Dobrze. Spisali się widzowie.